Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest Światowy Dzień Psiej Mamy. Podobno, właściwie dzisiaj dopiero się dowiedziałam, że w ogóle jest takie coś jak ustalony, czy ustanowiony Dzień Psiej Mamy. Więc jeżeli jesteście mamami dla swoich piesków, to dzisiaj macie swoje święto. Tak, Majeczka? Ja mam swoje święto. Masz dla mnie jakiś prezent z tej okazji? Czy nie? Może Sonia będzie coś miała? Sonia na razie śpi sobie w legowisku. W sumie zaraz wam mogę pokazać, jak sobie tutaj leży. O, tu jest Sonia. Leży sobie. Właściwie nie śpi, ale tak prawie śpi. Na stronie kochamyzwierzaki.pl właśnie znalazłam informację o Dniu Psiej Mamy, że w ogóle istnieje taki. Możecie przeczytać, jeżeli ktoś z Was nie wiedział. I podobno to święto jest obchodzone drugi raz. A teraz możecie zobaczyć, jakie są psie mamy. Czy Wy nimi jesteście? I możecie pisać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym święcie, albo czy jesteście psimi mamami. Ja dzisiaj planuję z dziewczynami iść na spacerek. Pójdziemy chyba nad rzekę na długi spacer. Bo widzicie, jakie one są dzisiaj rozszalałe. To znaczy Maja jest, bo tutaj porozwalała już zabawki, bawi się nimi. Sonia na razie jeszcze leży, ale też już Majce zabrała tą piłeczkę, którą się bawiła i tam pilnuje. A i w ostatnim filmiku mówiłam wam, że Sonia jest chora, więc ogólnie Sonia już czuje się lepiej, to znaczy, jeżeli chodzi o te wymioty, to wszystko już przeszło, jest w porządku. A jeżeli chodzi o tą drugą chorobę, co miała, zapalenie pęcherza, które ma, no to też jest już lepiej, bo bierze te leki, więc jeszcze jej tam zostały. Ale tak to już czuje się o wiele... Tak, już czuje się dobrze, a Majeczka to na mnie szczeka. Co chcesz, żeby ci jeszcze rzucać? No zaraz będziemy rzucać. Soniusi nadal jeszcze robimy dietę lekkostrawną. Gotujemy jej w garnku mięsko z marchewką i z ryżem. I Mai damy dzisiaj też to samo, takie dietetyczne. No jak już robimy dla jednej, no to drugiej też damy, żeby już jej nie dawać czegoś innego, bo przecież też może zjeść. I tutaj się gotuje dla nich ryż, marchewka. Jest jeszcze mięsko, filet z kurczaka. I bez żadnych przypraw po prostu. A Majeczka usłyszała, że weszłam do kuchni i przybiegła, bo myślała, że już będzie jedzonko. A tu jeszcze. Na razie się gotuje. I dzisiaj do pracy znowu mam na zmianę nocną. I kupiłam sobie do pracy rogalika. Jeszcze kupiłam chipsy, które miałam sobie wziąć właśnie na nockę. Ale doszłam do wniosku, że to jednak za duża paczka, więc chyba nie będę ich brała. One są z Biedronki. Kawę to już sobie kupię później. Przyszłyśmy na łąki i okazało się, że tak jest ciepło, że Sonia się cały czas tylko tarza w trawie, żeby się trochę ochłodzić. Będziemy musiały wrócić ze spaceru, bo na długi czas tutaj nie da się jednak chodzić. Sonia jest gorąco, usiadła, musiałyśmy ją chwilę nawet nieść. Cały czas, jak widać, się tarza. Teraz gdzieś poleciała za Mają. I Sonia na spacer poszła w szelkach, a przebrałyśmy ją w obroże. No bo w szelkach by nie wytrzymała, tak jest ciepło. A co na że plecaki, no bo na chwilę tutaj usiadłyśmy pod drzewem, gdzie jest cień, bo nie da się iść po tym słońcu. No i będziemy musiały wrócić chyba ze spaceru. Nie pójdziemy dalej, bo dziewczyny nie dadzą rady. Zwłaszcza Sonia, bo Maja to jeszcze leci, ale Sonia to już w ogóle nie chce. Zatrzymuje się i trzeba ją nieść. Majeczka do mnie przyszła.
Maja też już tu siedziała i odpoczywała w cieniu, ale teraz trochę się chyba jej lepiej zrobiło, jak pod tym drzewem się zatrzymałyśmy. Bo już poszła sobie pobiegać, sama zaczęła iść dalej na spacer. No ale widzicie, i tak siada, więc chyba nie dadzą rady dziewczyny iść dalej. A nie wydawało się przez okno, że jest aż takie gorąco. A jednak jak poszłyśmy, to jest ciepło. Tam Sonia jest. A i samolot leci. Dlatego tak, taki szum słychać. Czy zaraz pokażę. O, widzicie samolot? Znowu do mnie lecą. Trochę już widzę, im się lepiej zrobiło, więc zobaczymy, jak będzie lepiej, to pójdziemy, jeszcze przejdziemy się przez trochę. Ja im też tu nalałam wodę, a już wypiły dziewczyny. A tak nasza miejscówka pod drzewem wygląda. Tutaj siedzimy sobie na bluzach, które przydają nam się tylko po to, żeby na nich siedzieć, bo jest tak gorąco, że i tak idzie się w krótkim rękawie. No i nasze plecaki. No, ale Sonia już się rozbiegała, więc chyba jej się ochłodziło, bo widzę, że już zaczyna biegać. A moja siostra zbiera teraz akurat mlecze dla Zuzi, więc dlatego też siedzimy. No i specjalnie pod tym drzewem, żeby było chłodniej. Ale Sonia już widzę się rozbiegała, Maja też, więc zobaczymy. Może jednak coś z tego spaceru jeszcze wyniknie. O, widzicie? Jak poleciała? Co, chcecie smaczka? Zaraz wam z kieszeni wyjmiemy, tylko poczekajcie, nie rwiemy się tak. Zaraz wam poszukam. Gdzieś miałam w kieszeni. Jedna i druga, proszę. I co, już odpoczęłaś? Idziemy? I dalej zdecydowałyśmy się iść na ten spacer i zobaczcie, co po drodze spotkałyśmy. Nie wiem, czy to jest zająca łapka. To nie dziób? A to jest łapka, mówisz? To jest łapka. Jak myślicie, jakiego to jest zwierzaka? Czy to jest kości po sarnie, czy po zającu łapka? A nie, to na kopytku jakby. Nie wiem, co to za zwierzaka, ale jakiś zwierzak to chyba został upolowany i zjedzony, bo tak wygląda na to. A tak w ogóle to idziemy w tą stronę, co kiedyś, jak jeszcze nagrywałam wam vlogstery, to pokazywałam wam, że spotkałyśmy tutaj wilka. Gdzie ty, Majeczka, jesteś? O, tu. Tylko my oczywiście idziemy po prostu w tą stronę, a nie dojdziemy aż tam do lasu, gdzie wtedy, gdzie go spotkaliśmy, tylko po prostu idziemy tą drogą, co wtedy. No jak widzieliście, jakiś pożarty zwierzak, jakieś kopytko tam leżało. I słońce wyszło zaszło za chmurę, więc zrobiło się trochę chłodniej i dlatego no, możemy dalej iść jednak na ten spacer. Dziewczyny, widzicie, się trochę rozbiegały, bo jak jest chłodniej, no to sobie biegają. I jednak zdecydowałyśmy się iść dalej. Chociaż w sumie ta droga nie wiem, czy jest taka bezpieczna. W ogóle też Maja przed chwilą pod takim drzewkiem też jakiegoś zwierzaka chciała zaatakować. Nie wiem, czy to był zając, oczywiście uciekł, ale nie mogła się opanować. Cały czas tam biegła w tamtą stronę. Jesteśmy w domu i dobrze, że nas na spacerze nie został deszcz. Bo jak tylko przyszłyśmy do domu, to zaraz zaczęła się burza, grzmi. Jest wielka ulewa. Już dawno nie było takiego strasznego deszczu. Sonia z Mają boją się tych grzmotów i jak grzmi, to uciekły z pokoju. Ale naprawdę całe szczęście, że nas takie coś nie zostało na łąkach. Bo nie wiem, jakbyśmy wróciły w ogóle. Dziewczyny by całe zmokły. A tam, gdzie byliśmy na łąkach, to nie było nic, żeby się nawet schować. No ale nas szczęście. Ta burza jest już jak wróciłyśmy, więc... ominęła nas na spacerze. A my zdążyłyśmy naprawdę być na bardzo długim spacerze. O, chyba słychać, jak grzmi. Bo chyba ponad 2 godziny byłyśmy na łąkach.
Pewnie też dlatego był taki gorący, bo to przed burzą tak było ciepło. I Maja boi się burzy. Właśnie siedzi pod moim krzesłem cały czas. A Sonia to chyba nawet poszła do łazienki się schować. Więc możecie mi napisać w komentarzach, czy wasze pieski boją się burzy, czy nie. Czy jest to dla nich obojętne. Moje niestety boją się i to bardzo. No zobaczcie, leży sobie pod krzesłem. Najbardziej się boi, jak są, jak błyska i jak są grzmoty. Jest już kolejny dzień tego vloga, ponieważ wczoraj zapomniałam nagrać zakończenie, więc zakończę go dzisiaj. Tu Soniula z Majką leżą na kanapie. Jest teraz wieczór, a jakoś wcześniej nie miałam kiedy wam nagrać tego zakończenia, a chciałabym jednak zakończyć jakoś ten filmik dzisiejszy, to znaczy wczorajszy. I ja wróciłam z pracy rano i naprawdę bardzo byłam zmęczona. Więc też nie miałam jak wam czegoś nagrać. Ale teraz będę miała już 4 aż dni wolnego, bo moja praca jest taka, że na przykład jak mam 12-godzinną zmianę, to czasami mam tak pod rząd, że w jeden dzień, czy tam w jedną noc i w drugą noc też. A czasami, czasami mam tak w grafiku, że mam na przykład wolne potem 4 dni, albo mam między zmianami wolne 3 dni, albo 2 dni. Teraz mam na przykład 4 dni, więc tak różnie będzie i wtedy na pewno w te dni wolne będę miała czas, żeby dla was nagrywać. A z Sonią musiałam znowu dzisiaj iść do weterynarza, bo okazało się, że znowu źle się czuła. Znaczy miała tak, że nie mogła wyjść na kanapę. A w ogóle stała, znaczy siedziała przed kanapą i chciała jakby wyskoczyć na nią, ale nie mogła wyskoczyć. I nie wiedziałam, co jej się w ogóle dzieje, czy to coś nowego, czy jeszcze od tego pęcherza, co miała to zapalenie. Znaczy co ma w sumie, no bo ona nadal je ma, bierze leki. No i poszłam na z nią do weterynarza, żeby wiedzieć, czy coś jej się pogorszyło. No i tam była zbadana. Weterynarz powiedział, że po prostu widocznie boli ją ten pęcherz i dlatego nie mogła wyskoczyć. I jeszcze dostała dodatkowy zastrzyk, taki o przedłużonym działaniu na 2 dni. No i powiedział, że już potem powinno być wszystko dobrze i powinna być wyleczona, więc jeszcze byłam z Sonią u weterynarza przed chwilą. No więc myślę, że już powinno być z nią dobrze, bo tak już się to normalnie zachowywała, tylko znowu się tak zaczęła dzisiaj źle czuć. No ale już kończę w końcu tego vloga i do zobaczenia w kolejnych.